Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony perfumom Chanel. Takim specjalnym, ja już jeden odcinek Wam tutaj zmontowałam i on jest na moim kanale, a to jest drugi odcinek. Ja o tych perfumach Wam wspomniałam, ale nigdy nie zrobiłam żadnego review, one były tylko i wyłącznie wspomniane. Także dzisiaj zapraszam Was serdecznie na te odkrycie roku, bo dla mnie jest to jakby nie było odkrycie roku. Witam Was kochani na moim kanale, na kanale Vopremier, zarówno tych nowych tutaj subskrybentów, jak i tych starych. Witam serdecznie na moim kanale, o perfumach, ale też tu poruszam takie rzeczy jak makijaż, czy najlepsze kremy, czy nowości makijażowe, także serdecznie Was zapraszam. Koniecznie zasubskrybujcie, jeżeli lubicie ten temat, Wy polajkujcie również. I słuchajcie, dzisiejszy odcinek, tak jak wspomniałam tu w intro, będzie poświęcony właśnie perfumom, które nabyłam. Nabyłam je w butiku i stoi za nimi specjalna historia, ale słuchajcie, one mnie na tyle ujęły i należą do moich właśnie takich odkryć, bym powiedziała, roku, albo najlepiej powiedzieć odkryć pół roku, bo są to bardzo intrygujące perfumy. Zaraz Wam je pokażę i pokrótce naszkicuję tu opowieść, z którymi te perfumy są związane, o których będzie mowa. Jest to kolejna odsłona butikowych perfum Chanel. Tak, jeden odcinek jest już na moim kanale i mam nadzieję, że go obejrzeliście. To jest taki właśnie wstęp do tych perfum, które mnie zaintrygowały. Mianowicie teraz jest to odsłona Paris Venise Chanel. Poprzednio omawiałam Paris Rivière, a teraz jest kolejna buteleczka mojej tu kolekcji. Mam nadzieję, że powiększy się jeszcze o jedną, chociaż poszłam osobiście do butiku i podobała mi się ta niezmiernie. Bardzo się cieszę, że poszłam, bo słuchajcie, przez pomyłkę jakby poznałam te perfumy, które w zasadzie wpisują się genialnie w takie perfumy, których ja poszukiwałam przez długi, długi czas. Ale zostańcie ze mną, słuchajcie, jak widzicie, buteleczka jest bardzo piękna. Tutaj jest logo Chanel, pięknie zapakowana, słuchajcie, w takim właśnie pięknej torebce, tutaj z tą kamelią. Ale słuchajcie, ja nie wiedziałam właśnie o inspiracji, jeśli chodzi o te perfumy, ale zdarzyło się tak, że oczywiście w życiu Gabrielle Chanel zdarzyły się takie nieprzyjemne sytuacje, a mianowicie śmierć jej tutaj kochanka, Boya Capel. I ona była na tyle właśnie zasmucona, zdepresjonowana, że słuchajcie, szukała takiego boostu energii, takiej energii kreatorskiej. No i te perfumy, można powiedzieć, zrodziły się z wielkiej miłości, ale też takiego uczucia osamotnienia i właśnie tej zdewastowania jej życia, bo wiadomo, że chciała sobie z nim ułożyć życie, no a stało się tak czy inaczej. I poszukiwała właśnie takich kontrastów w życiu. Pewnie było to taką motywacją, tak jak w odcinku tutaj odnośnie tagu perfumoholiczki. Opowiadam Wam, co stoi za inspiracjami, czasem dlaczego używamy perfumy. Tak tutaj dla Gabrielle była to taka kreacja, jakby pocieszenie i oddanie jej ducha w tych perfumach. Ja Wam powiem, że one mają być odzwierciedleniem tutaj połączenia takich znaków wschodu i zachodu, ciemności i bym powiedziała światła, no bo pewnie w takim właśnie stanie ducha była. Łatwo możemy sobie to jakby wyobrazić. I to były też inspiracją ludzie, których spotkała, a także takich barokowy przepych. I pewnie dlatego chciała tutaj ująć wszystkie te takie kontrasty w tym zapachu. Ja Wam powiem, że nie odbieram tego zapachu bardzo kontrastowo. Uważam, że on jest niesamowicie spójny. Jest takim właśnie taką journey, taką właśnie wycieczką, bym powiedziała, w krainę właśnie takiej świeżości, ewokujących właśnie życie, lato i znowu taką kreację właśnie wakacyjną. Tu słuchajcie, są akordy
neroli, są akordy wanili i bobu tonka. Tak tutaj przynajmniej przeczytałam. I słuchajcie, bardzo się cieszę, że je odkryłam, będąc właśnie tutaj na spotkaniu w butiku. Słuchajcie, buteleczka w porównaniu do Rivière jest troszeczkę innego koloru. Jest to piękny taki brzoskwiniowy płyn. Ja sobie go tutaj wysprejuję mój nadgarstek, bo chciałabym Wam opisać, jak ja właśnie te perfumy postrzegam. Słuchajcie, miałam odcinek taki właśnie o takich pedrowych perfumach, inspirowanych meteorytami albo przypominającymi ich. I to są takie perfumy, przez przypadek jakby odnalazłam właśnie w Chanel Paris Venise. Słuchajcie, one są tak niesamowicie od pierwszego jakby niuchnięcia, kiedy pani mi spryskała właśnie bloter, powąchałam i po prostu tak mi zapadło w pamięć, że od razu wiedziałam, że ja je kupię. Zakupiłam, to jest buteleczka 40 ml, mniejsza, one kosztują 73 funty. Tutaj są tylko dostępne, słuchajcie, online w butikach albo jeżeli pójdziecie osobiście. Tych zapachów jest chyba z 5, słuchajcie, ja powąchałam też słynnego Lion i Coromandel's. Nie podoba mi się, one są zbyt takie orientalne, ale ktoś, kto poszukuje takich specjalnych, niszowych perfum, to zapraszam serdecznie właśnie do butiku tutaj Chanel. Słuchajcie, one nie za bardzo, one dla mnie są bardzo simplistyczne, to znaczy mimo, że odzwierciedlają ten cień, tę grę światła, którą ona chciała przedstawić, ten przepych. I ten przepych tu czujecie, jest to taki przepych waniliowy, właśnie tych akordów, takich bym powiedziała, typowo otulających i sprawiających, że czujecie się świetnie, właśnie jesteście w takim bogactwie, mimo że nie ma tu dużej złożoności, słuchajcie, akordów. One są bardzo, bym powiedziała, jednolite. One u mnie się przy moim pH nie zmieniają. One cały czas są właśnie takie pudrowe, bardzo kobiece, bardzo bogate, bardzo tulające i jakby dające taką bardzo dużą samoświadomość, czyli jesteście też pewne siebie. A one, jeżeli ktoś pamięta starą edycję meteorytów i ten odcinek mój o meteorytach i perfumach inspirowanych, właśnie należą do takiej grupy zapachów. Ja bym chciała znaleźć też więcej informacji, co jest w środku i zaraz właśnie wygoogluję i też Wam tutaj powiem, ale one, powiem, mają coś takiego, że od razu zakochujecie się w tej nucie. Zakochujecie się w tej nucie, tutaj w ujęciu Rivière, o którym jest odcinek. Nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Te perfumy są bardzo specyficzne, bardzo wakacyjne, ale takie bardziej złożone. Tu jest naprawdę miłość od pierwszego wejrzenia. Jest to taki zapach, bez którego wydaje Wam się, że nie możecie żyć i powrócicie na pewno. Dlatego powiedziałam, że będzie na pewno moim zapachem roku, albo przynajmniej zapachem pół roku. I jeżeli chcecie się przyjrzeć właśnie takim niszowym, specjalnym zapachom, a lubicie meteoryty, lubicie właśnie takie pudrowe, trochę, one nie są cukierkowe, ale właśnie takie kandyzowane klimaty, to będzie świetny, świetny nabytek. Słuchajcie, znalazłam tutaj trochę bardziej złożone nuty, więc oprócz właśnie tej pomarańczy, lemonki, bergamotki, różowego pieprzu, ten pieprz jest bardzo, bardzo wycofany, bym powiedziała. Jest tutaj neroli, yang yang, dlatego też lubię, bo lubię te perfumy, geranium i bazowa taka nuta głowy. Jest tu bubtonka, wanilia, białe piżmo, słuchajcie, i tutaj fiołek. I dlatego ja te perfumy lubię. Naprawdę one są świetnym jakby zamiennikiem dla meteorytów geranium albo takich, które właśnie poszukujecie, o taki pudrowo cukrowym albo kandyzowanym aromacie. Słuchajcie, te nuty cytrusowe, one mnie zupełnie nie wychodzą, ale ta pudrowość fiołka, to zaokrąglenie właśnie yang yang, bobu tonka i przede wszystkim właśnie tej wanilii jest tu jakby na bardzo wysokim poziomie. Słuchajcie, nie jestem, opowiem Wam, że będąc właśnie tutaj w tym butiku, poprosiłam, pani zapytała się, który zapach jeszcze ewentualnie by mi przypadł do gustu i powąchałam Paris Deville, to się chyba czyta, on jest bardziej taki cytrusowy,
A słuchajcie, będę go dopiero testować, tak jak też zamierzam tutaj zapachy z takiej niszowej półki, które niedługo Wam przedstawię w specjalnym odcinku, ale będzie też odcinek, jak wybierać perfumy, jeżeli jesteście ciekawe, jak ja to robię, jak ja tutaj zapewniam klientów i jak ja im pokazuję perfumy, to zapraszam też na następny odcinek, koniecznie bądźcie ze mną, zasubskrybujcie, napiszcie, a jaki typ odcinków by Was zainteresował i koniecznie napiszcie, czy interesują Was też takie perfumy niszowe i czy wąchaliście właśnie ten rodzaj butikowych zapachów Chanel. Na dzisiaj to już wszystko, zapraszam Was serdecznie na następny odcinek, życząc Wam miłego dnia, żegnam się do następnego odcinka, pa, pa.